way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam się z najbardziej serdecznie po krótkiej dla mnie, no dla mnie dość długiej, dla was pewnie troszeczkę krótszej, przerwie w Śródziemie Cień Mordoru. Zagrajmy wy jeszcze na początku, mam jest wklejona. Rozpoczynamy odcinek od misji Łuku, Duch Płomieni. Nie wystarczyło mu zwyczajnie pozabijać podwładnych władcy ciemności. Skąpał ich w oczyszczających płomieniach. Zabij ruków strzałami, podpal stosy... Aha, stosy beczek, okej. Okay. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Łogin! Łogin! No nie! No co za dziady, no! Go, 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 go! Oj, to się nie udało. Tego pana poproszę. Dobra, o pięknie. BUM! Cel dodatkowo zrobiony, mimo że jest mi totalnie zbędny. Stun na prawie trzech typa. Pięknie. Burn! Burn! Aha, ten nie spłonął, okej. Okay. No i taka ładna seria poszła w pizdu. Ej, nie chciałem swojego palić! Swojego podpaliłem! Bo jak debil wszedł mi w linię ognia. No i piękny cel wykonany. A w sumie pana wezmę ze sobą. Kurde, ale słuchaj, jak się słyszy te po prostu dominacje w głosie Celebrimbora, to aż się można go trochę przestraszyć, mam być szczery. Czyli wyobraźcie sobie, lecicie sobie, co nie? Lecicie sobie i nagle znikąd słyszy takie YOU WILL OBEY! I powiedzcie mi, no, da się przestraszyć? No oczywiście, że się da. Dobra, na szczęście tutaj zaraz obok jest kolejna misja. W sensie, na szczęście nie przeniosło mnie w inne miejsce. Więc lećmy teraz do legendy Akarna, czyli sztyletu. Opętani przez mrok, wśród sług władcy ciemności narastały podejrzliwość i strach. Musiał coraz ostrożniej dyrygować wyniszczającą wroga dywersją. Opis niewiele mi mówi. They was good warriors, all of them. One of them was a berserk, not a warrior. Whatever they were, they shouldn't have been dumb enough to stand so close. Jest sam? Kurde, czemu muszę akurat konkretnie tych obrońców rozwalić? Tu mam na przykład innego obrońca, jego... Ja może mogę? Czekaj, w sumie właśnie, czemu ja tak zakładam od razu, że nie?
Na górę, let's go! Zobaczmy. Nie, jednak muszę konkretnie tych. Aż szkoda. Jak się z tym poradzić bez zrobienia ala? Czekaj, czekaj. No, przecież mam to. Let's go then. Run, 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 run. Średnio to wykorzystane, mi się wydaje, ale... Lepiej te... lepszy ryc... niż nic. I to się będzie teraz powoli ładowało. Dobra, jest to dwóch typa. Dobra, spróbuję zabić obu. Nie zżygaj się tylko, co? I think something just moved. Someone sneaking about. Żegnam. Dobra, kolejny jest tu zaraz obok. Orgoth. To jakiś w ogóle kapitan obok jest? Strach przed duchami z Morgaj. A w ogóle pogróżkę mu wysłałem w ogóle. Ciekawe. Misje tak te misje tak zakładają? Tak... Taki nacisk kładą na skradanie, że to jest wręcz niepojęte w niektórych przypadkach. Get over here. Jeden gość tylko został. Ale tu jest za dużo tych uruków, żebym miał próbować, wiecie, tak. Dobra, czyli jednak będę musiał. Chociaż czekaj, czekaj, ja mam zabijać tych obrońców bez tego, tak? No, za tych nie będzie mi dawało żadnych ujemnych punktów, powiedzmy. Pięknie. Czy teraz... Ej, jakby się teraz udało zjechać na niego z Linki, to byłoby piękne. Ale Linka jest tam. Dawaj na górę. Linka. Linka, Talion, nie Linka. Hello! Zajebiście. Misja wykonana. To się mnie podoba. No, upgrade'y to nie mam co. Mam 2500 mirianów, a nie mam na co tego wydać. Tutaj ogólny progres. Jedna legenda łuku i sztyletu, czyli to będzie ostatnia legenda łuku w tym miejscu. Ja też ten jeden punkt zgliczowany. Dobra, oznaczyć sobie teraz tę legendę łuku. Chociaż może zróbmy sobie tę legendę miecza, bo jest bliżej. Jesus. Morda. W kubeł. Jak to zwykli mawiać skrytobójcy. Get...
Kopara przymknięta. I to mi się podoba. Subcio. Czerwony przypływ wdarł się głęboko na terytorium wroga, by uderzyć na doki morza Numen. Czy nie, Nurnen. Jezus, to jest tak obok siebie ułożone. Nurnen. Jego wody zalśniły czerwienią krwi obrońców. Pozbądź się grup urukowych statków z doku. Wykonaj egzekucję na obrońcach podczas walki wręcz. Nic prostszego. Kurde, jest złą kombinację wcisnęła, już trudno, jak będzie to naznaczenie. Jest. Dobra, druga grupa jest tutaj. Proszę. Dodatkowo wykonany błyskawicznie. To chciałem zrobić na początku. Nią! Chciałem zrobić tę kombinację na powalenie, zabicie wielu, no ale troszkę nie wyszło. Okej, dwie grupki już z nich, czy dwie grupki zostały, trzy już zlikwidowane. Jeszcze troszeczkę strzał. To się totalnie nie udało. I opuść wioskę rybacką. Nice. Prawie sniki, prawie sniki. No i co, no i let's go, do wyjścia po prostu. Szkoda, że teraz nie mógł sobie odpalić tak normalnie tej elfiej zwinności, przydałaby się. Właśnie jest taki drobny ból, że to się odpala tylko za konkretną rzecz. No i co, jak misja wykonana. I zaraz obok jest ostatnia misja łuku. Tak więc zajmijmy się nią. No, Jezus Maria, w górę! Tu. I totalnie w złym kierunku żeś teraz skoczył. Znaczy, totalnie w złym. W ogóle po co żeś skakał? Milcz.
Halo! Co jest? No kurde, wyłączyłem sobie kontrolę przez przypadek, jak go przejmowałem! Boże! Jaki fail! Stalowe szczęki. Jedna dobrze wymierzona strzała może odmienić losy wojny. Zasiał śmierć we wrogim obozie, nigdy nawet do niego nie wchodząc. Wow. Zabij 10 strażników bez wchodzenia do twierdzy. Okej. Okay. Jeden. Drugi. Trzeci. Także on go idealnie trafił w plecki, no. No serio! Dobra, połowa za mną. Strzały są... tak, strzały są obok. No you bloody... Strzały proszę. A zrzućmy karagory, może coś pomogą. Aha! Okej, nie były w ogóle potrzebne. Ale kurde, kiedy zginął ten jeden? Może było więcej oznaczonych. Okej, nie bardzo wiem, co się tu jeszcze dodało. Legenda twojego łuku zwieńczona, historia Askara, stworzonego na nowo przez upiora, została zapisana na jego ramionach. Narwi stworzył mnie dla Kowala Pierścieni za jego lojalną przyjaźń, niechaj strzały jego zawsze sięgają celu. Wait a minute, czy całe to jedno zdanie poniżej jest rozpisane tymi trzema linijkami run? Wy tak poważnie? Okej, okay, ja się muszę nauczyć alfabetu Śródziemia, bo to jest ciekawy sposób na kryptowanie wiadomości. No i mamy. Jeszcze tylko sztyleto i mieczor zostały. Pięknie. No i zostały dwie ostatnie misje i wszystkie są tutaj. Pół godziny mam. Wycinając cały kształt tych nieudanych prób, to może będę miał z 15 minut. No to chyba ten quest cichy sobie zostawię na sami samiusieńki koniec. O Jezu, patrzcie tu, jak się doczytywały jeszcze tekstury. O Boziu, Boziu. Dobra, nie, tam nie chcę iść, chcę iść tam. Jak na złość nie mam dostępu, tam miejsca fajnego. No. I've killed a bunch of Catagors, but I'm still stuck with you. You ain't killed enough of them. Cisza. I thought I heard something.
A tutaj to jest gdzieś, dobra. For fuck's sake! Nie przejdą! Jakie nawiązanie! Wiecie, jak jest tłumaczenie na angielski? They won't pass! Nie, they shall not pass. O, tak byłoby chyba. Samotnie utrzymywał most, nie pozwalając przejść żadnemu wrogowi. Coraz więcej ciał spoczywało u jego stóp i staczało się w mroczną otchłań. Ukuj legendę miecza. Ja chyba the best po prostu, co mogę zrobić, to jest od razu gościa odstrzelić. Chociaż nie powiem, w chaosie całej potyczki jest to potem być może trochę trudne. Płoń. Fokus. Nie wytrwasz z mocą fokusu. Nie chcę gościa podpalić, chcę to zdetonować. No, panom dziękujemy. Kolejny idzie. Się skończył fokus. Ale on sobie raczył bardzo ładnie stanąć w miejscu jak debil. Więc no kurde, ja miałbym tego nie wykorzystać? O, panowie koledzy, jakżeście się ładnie ustawili. BUM! No. Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Juhu! Juhu! You are not going anywhere, my friend! Pan jest mój, twój koleżka. Także jeszcze minuta 20 defensu. Zapomniałem w ogóle o tych sztyletach, nie? Nie, nie opuszczam żadnego obszaru misji, nie denerwuj mnie go. Dobra. Poprawiłem na szczęście ten strzał. Wróć.
Pan do odstrzału. Pan do odstrzału, mówię. Nie mogę tego wstrzymać cały czas na fokusie, bo on mocno spowalnia czas, a co za tym idzie... mocno też spowalnia timer stały do wykonania tego zadania. No, niech się tam biją w sumie między sobą. Ja tylko poczekam na typa i go odstrzelę. Bardzo pięknie, jeszcze tylko 10 sekund. Pięć, cztery, trzy, dwie, jedną. Koniec! Ej, jak się idealnie synchronizowało to przejście Celebrimbora. W sensie to powrót do ciała Taliona, powiedzmy. Urfael. Wow, ej, nieźle się zmienił wygląd tego miecza. Legenda zwieńczona. Urfael, świetlista latarnia dla pozbawionych przewodnika, dobra, to jest kontynuacja. Jest niczym słup oczyszczającego ognia w tej spaczonej złym krainie. Świetlista droga jest drogą samotną. No i teraz... Urfael's memory is engraved upon its hilt complete. Words trace tales amongst the blood. No blade can match this power now. Good to know. A teraz ta gorsza część, czyli właśnie wykonanie tej misji. Zanim polecę już coraz to dalej w fabułę. Chociaż jako, że mam teraz naładowane, no to może udałoby mi się użyć tego, tej zdolności i tak cichcem się tam dobrać. Do wszystkiego. O, na górę. Jest tu ktoś? Jest mój ziom. I jakiś jego przydupas, który jest dla mnie taryfą do tej misji. Niech to będzie ostatnia próba. Po prostu teraz robię... Teraz tak, jeśli zaczną mnie wygrać, po prostu używam zdolności miecza i... Znaczy miecza, zdolności... sztyletu i staje się niewidzialny. Naprawdę? Nie mogę go dosięgnąć? Dobra, tego gościa zgarniemy sobie w sposób normalny. Odzyskując przy okazji strzały. Choć było bliziutko, żeby dać się wykryć. Zbyt bliziutko, mówiąc konkretniej. Okej, to było bardzo dziwne. To jego takie skakanie w miejscu. Pana zabieramy. Że zabieramy, to nie Metal Gear, że zabieramy sobie typów do bazy. Ale może powiedzieć, że przejmujemy jakby świadomość typa. Ale to jest też potężna moc. Takie kontrolowanie umysłu. Tylko jakby pytanie, czy to działa tak, że Celebrimbor jest takim... wtedy teraz takim zbiorczym organizmem? Chcecie wiedzieć, że on wydaje polecenia, a te, ci urukowie je wypełniają na bazie takiej, że on jest taki, wiecie, nad organizmem, którego oni muszą słuchać, czy...
I'll be standing over his corpse. Czy może to działa trochę inaczej? Czy to jest taka zwykła kontrola umysłu, która zależy od potęgi Celebrimbora? Jest! W ostatniej chwili go się złapałem! Ale teraz to by się po prostu wkurzył, nie? Siedmiu typa, miałem już piątego przedostatniego i by mnie ten gościu zobaczył, nie? I zabij patrol. No okej. Okay. A nie Bright Lord, aby? A nie, naładowało się jednak. A nie, to się nie naładowało, okej. Okay. Czyli to ma osobne paski ładowania. W sumie nawet fajny. Pięknie. Ostatni cień, ale jak się fajnie teraz zgrało. Ej, patrzcie tu, niby leci ogień, a jakby runa taka. Legenda sztyletu zwieńczona. Napisana na jego ostrzu. Skryte w mroku ciche ostrze. Straszliwi złoczyńcy, którzy muszą zapłacić krwią. Chłonie ból i czerwień w czerń się zamienia. Pięknie. Achan, the steel of sun fulfilled. A power matched and muted. Sharp and silver. Bardzo ładnie. I to była tak naprawdę ostatnia misja poboczna, która jest warta pokazania, mam wrażenie. Została mi tylko ta królowa Guli. W sumie, zróbmy sobie szybki fast travel do Udunu. Jestem ciekaw, czy... Na start jest do odblokowania uratowanie tutaj kogoś. Jedna misja. Jedna do odblokowania. Dobra, to bym co tak po prostu obczaił. Please rescue my father. The Uruk are working him to death. Kurde, szkoda, że nie mogę sobie spauzować gry na fotomodzie z jakimiś poznaniem, bo sobie obejrzał wszystkie te bronie. Jak tak właśnie wyglądają po tych finalnych upgrade'ach. Tutaj jeden... Co? Jak to cel zemsty? Kiedy on mnie zabił? Wrażliwy na czas kończący z ukrycia. Dobra, nie, ale w sumie dawno tu nie byłem, no to... Może tam któryś mnie tu rozwalił? Dobra, nieważne. Upgrade wszystko już jest. Tu prawie 5000 mirianów. Ile jeszcze? 6 misji ratowania wygnańców mi zostało i pewnie wszystkie są właśnie w Udunie. Bo w Nurnen już się nic nie odblokowuje. No, powoli do przodu. 90% gry już mam. Czyli tylko wyzwania łowieckie mi zostały i... No, wyzwania łowieckie, ratowania wygnańców i misje główne. No to cóż, ja teraz sobie tutaj polatam. Lecę zrobić te questy.
a z wami widzę się w kolejnym odcinku, w którym prawdopodobnie będziemy już powoli zabierali się za finalne misje fabularne. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia.